Ja mam wrażenie, że Kościół teraz jest zamkniętą twierdzą coraz częściej. Albo stodołą, w której wszystko się zmieści. Dobrze, żeby był takim tak, domem z otwartymi drzwiami. Witam Was w kolejnym odcinku programu Mój Dom. Dzisiaj nie jesteśmy u mnie w domu, ale mam nadzieję, że Wy poczujecie się jak w domu. Moim gościem jest Konrad Kruczkowski, autor bloga Halo Ziemia, który jest blogiem roku 2013, no i publicysta. Witaj, Konradzie. Cześć, bardzo mi miło. Na początku chciałam Cię zapytać, czym jest dla Ciebie dom? Myślałem o tym wcześniej, bo rozmawialiśmy przed nagraniem i pewnie w swoim formacie dobrze byłoby powiedzieć na przykład, że Kościół jest domem. No ja mam takie poczucie, że nie zawsze. Albo takim domem, do którego nie zawsze chcę się wracać. I myślę sobie, że dom to jest takie miejsce, w którym nie musimy nikogo udawać. Mogę zawiesić na wieszaku wszystkie swoje kompleksy, deficyty, nie muszę wchodzić w absolutnie w żadną rolę. Nawet jeśli ktoś mnie surowo ocenia, to ja mam stuprocentową pewność i zaufanie do tego, że ta ocena ma służyć mojemu dobru. I tak naprawdę mój dom jest tam, gdzie są najbliższe mi osoby, czyli przede wszystkim moja żona, moja córka, moi rodzice, ale też grono wąskie, bo wąskie, ale grono moich bliskich przyjaciół. I też jak sobie stworzyłem w głowie tą definicję, to pomyślałem, że ona jest bardzo smutna. Żyjemy w trochę smutnych czasach, bo bardzo dużo ludzi jest bezdomnych. Jest bezdomnymi. Okay. To prawda, to prawda. A pamiętasz ten moment, w którym odnalazłeś ten swój dom? Wiesz co? Myślę, że to nie jest stała, dlatego że jeśli definiujemy dom w kontekście relacji, które mamy z innymi ludźmi, to no, te relacje są dynamiczne, więc jasne, że w moim życiu są też takie chwile, gdzie czuję się albo niezrozumiały, albo odrzucony, albo mam w głowie różne swoje fanaberie, oderwane od rzeczywistości i wtedy też na chwilę czuję się człowiekiem bezdomnym. Szczęśliwie, no, odkąd jestem ze swoją żoną i odkąd jest na świecie nasza córka, to takich momentów jest bardzo, bardzo mało. A czy był taki moment przełomowy? Nie, ja nie wiem. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że my wszyscy od tego odchodzimy, musimy się trochę pogubić w życiu, trochę sobie postwarzać problemów, a potem do tego domu wracamy, ale on zawsze gdzieś tam jest. W jednym ze swoich wpisów zacytowałeś swojego znajomego chyba gitarzystę, który mówił, że nieważne jest to, jaki się odniósł sukces, ale kim się stało, żeby ten sukces odnieść. I kim ty się stałeś, czy kim się musiałeś stać? Jeśli zakładamy, że odniosłem jakiś sukces, prawda? A ja mam cały tak, czas poczucie, ja mam cały czas poczucie, że jestem gdzieś na początku drogi i wszystko co najlepsze przede mną. Chciałbym, żeby tak było i też na to myślę, że dość ciężko pracuję. Natomiast no, z Ryszardem, bo to jest mój przyjaciel, który rzeczywiście gra na gitarze, wiem, że jest taka historia, że on oprócz tego, że jest muzykiem naprawdę jazzowym muzykiem światowej klasy, to dla swoich przyjaciół gra w ich lokalu, w ich restauracji. I historia była taka, że ktoś podszedł do niego, oferując mu jakieś tam środki, pieniądze, z prośbą, żeby nie grał, bo przeszkadza. Będąc nie świadkiem tej sytuacji, ale słysząc od niej od kilku osób, byłem pod olbrzymim wrażeniem pokory Ryszarda. Przyjął do wiadomości, że tak jest i przestał grać. Oczywiście nie przyjął tych pieniędzy, podziękował za nie. To nie było potrzebne. I wtedy sobie pomyślałem, że duży sukces na dużą skalę nie musi wcale łączyć się z tym, że nasze ego rośnie i zaczyna nam dziać się źle w głowie. I ja się staję, nie? Dzisiaj te pewne rzeczy, które udało mi się osiągnąć, jakąś tam publiczność na blogu, różne propozycje, które się trafiają zawodowe, to z jednej strony jest bardzo budujące i buduje też poczucie mojej własnej wartości, taką wiarę, że okej, robię fajne rzeczy, mogę coś przekazać innym, a z drugiej strony jest niebezpieczne, bo to karmi moje deficyty i zdarza się, że jestem arogancki albo zarozumiały, albo patrzę na innych ludzi z pogardą. Znaczy oczywiście nie daję zgody w sobie, ale to się czasami dzieje. I myślę, że jeśli dzisiaj w cudzysłowie ten sukces czegoś mnie uczy,
do tego, żeby nie patrzeć na ludzi z pogardą mimo wszystko. Mhm. Pamiętasz taki moment, w którym przestałeś być chłopakiem, a zacząłeś być mężczyzną, facetem? Nie potrafię podać ci takiej sztywnej granicy, dlatego że są obszary w moim życiu, w którym pojawia się moja niedojrzałość i to dotyczy na przykład tego obszaru, który powinien być zupełnie uporządkowany, na przykład relacje z moją żoną, ale to też jest dynamiczne i ciągle się uczymy. Są też takie momenty, gdzie wydaje mi się, że wszystko jest już uporządkowane i mogę powiedzieć, że jestem dojrzałym człowiekiem, dojrzałym mężczyzną w tej przestrzeni, na przykład zawodowej, a później się okazuje, że doskwiera mnie albo męczy przez kilka dni coś kompletnie niepotrzebnego i małego. Przejmuję się tym, co ktoś o mnie pomyśli albo podobno powiedział, czyli takie rzeczy bardzo charakterystyczne dla ludzi skupionych na sobie, niedojrzałych. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś jest gotów powiedzieć jestem mężczyzną, nie jestem chłopcem, to nie widzi wszystkiego. Pamiętam, jak ja miałam założyć bloga i bardzo, bardzo dużo mnie to kosztowało. A kiedy w tobie się narodził pomysł na bloga, to było takie naturalne, czy też trochę musiałeś sobie to przepracować? Swoją drogą masz świetnego bloga. Mam potrzebę to powiedzieć tutaj. Zawsze chciałem pisać i to jest też coś, czego ja nie do końca potrafię to uzasadnić. Tak po prostu jest i też chyba nie mam potrzeby szukać w sobie odpowiedzi, dlaczego akurat pisanie. Pamiętam taki moment, ile razy już opowiadałem tą historię, mając lat 10, 12, bliżej 12 zobaczyłem u swojego taty politykę, tygodnik, a tam felieton Jerzego Pircha i pomyślałem, okej, jak dorosnę, to chcę być Jerzym Pirchem. W tym sensie, że chcę móc publikować i wyrażać swoje myśli i opinie w taki sposób. I felieton jest doskonałą formą, dlatego że każdy temat regularnie, bardzo swobodnie, można napisać bardzo logicznie i prosto, a można uciec trochę w język metafor i literatury i to wszystko mieści się w ramach tego gatunku. I blogi to jest naturalna droga do tego, żeby pisać swoje własne cykliczne felietony. Natomiast pojawiło się to marzenie, gdzieś tam pracowałem w małych mediach lokalnych, mając już lat 15-16 próbowałem coś publikować. Natomiast w międzyczasie wydarzyło się życie i dorastanie, praca zarobkowa, tysiące innych zajęć, trochę innych pomysłów na życie. Więc za to swoje pisanie zostawiłem na bok i kiedy pojawiło się trochę więcej czasu i więcej stabilności, też takiej finansowej w moim życiu, to pomyślałem, że warto do tego wrócić i spróbować to robić. A z drugiej strony to też było zmęczenie moją obecną sytuacją. Pomyślałem, może warto spróbować zająć się czymś innym, spróbować czegoś nowego. Jeśli się uda i wyjdzie, doskonale. Jeśli się nie uda, no to wolę pisać do internetu niż do szuflady, bo jest szansa na jakąś informację zwrotną. I sam początek nie był trudny, trudne były początki, bo ja to zapomniałem, jak pisać. I do dzisiaj towarzyszy mi taka trudność białej kartki. Pierwszy akapit w procesie pracy zajmuje mi zawsze najwięcej czasu, a później drugi, żebym zapomniał, jak ten pierwszy jest kiepski. W ogóle te tematy, które wybierasz, to są zazwyczaj takie tematy bardzo ciężkie i trudne. Czasem cię to nie dołuje? Jest różnie. Czasami to jest moja małostkowość, dlatego że staram się z tym też walczyć w sobie, a przynajmniej obserwować i nazywać po imieniu. No bo rzeczywiście w blogosferze u nas w Polsce tematów trudnych, napisanych w spokojnie, wyważony, mądry sposób, czasem analitycznie nie jest to dużo. Więc łapię się na tym, że chciałbym mieć mocny temat po to, żeby odróżnić się od innych. Ale to jest kompletnie bez sensu. Ja też wiem, że jeśli to mną motywuje, to nigdy materiał po tym nie jest dobry. Natomiast najczęściej jest tak, i wtedy wychodzą z tego teksty, z których ja jestem względnie zadowolony, że ja się z czymś nie zgadzam. I bardzo często moja praca, moje pisanie to jest akty niezgody na rzeczywistość. Tak? Jeśli nie podoba mi się to, że wykluczamy ludzi starszych, to chcę o tym napisać. I oczywiście lepiej by było, gdybym zaangażował się na przykład w wolontariat, co w różnych obszarach staram się też robić, ale też jest potrzeba, żeby pewne rzeczy wyakcentować i spróbować przekonać świat, że jest w błędzie. Albo czasem wysłuchać argumentów świata i zweryfikować własne stanowisko. Więc tak, jeśli poruszam tematy trudne, to zwykle dlatego, że się z czymś nie zgadzam albo coś mnie doskwiera. Sam proces pisania nie jest trudny,
bo wcześniej staram się temat przepracować w sobie, a trudne jest to, jak się z tym spotykam. Tekst, który mam w głowie i nad którym będę pracował w najbliższym czasie, to pomoc humanitarna poza granicami Polski, bo wszystkie statystyki pokazują, że jeśli chcemy pomagać, to tylko w obrębie nam najbliższych. A ta pomoc jest potrzebna tak naprawdę wszędzie i ta presja, że pomagamy tylko tu i teraz, myślę, nie powinna być dominująca. To, co mnie poruszyło, to materiał, który dzisiaj się pojawił na Twitterze, czyli zdjęcie dziewczynki, w którą wycelowano aparatem fotograficznym, a ona myślała, że to jest broń i podniosła ręce w akcie poddania się. I myślę sobie, no nie zgadzam się na świat, w którym są dzieci, którym robi się zdjęcia, one są przerażone, że to jest coś bardzo złego. I też zwracasz na to często uwagę, że sens swojej pracy znalazłeś w zmienianiu świata. I jak zmieniasz ten świat oprócz pisania? Tak, dzisiaj to jest... zmienianie świata w ogóle jest fajne i jest możliwe jak najbardziej. Jak udało się dostać statuetki w konkursie Blog Roku, to pomyślałem, że chciałbym to wykorzystać nie tylko dla siebie i na swoją chwałę. I wtedy postanowiłem zwrócić się z jakąś organizacją trzeciego sektora, z organizacją charytatywną. I pojawiło się kilka propozycji od jednej dużej fundacji działającej międzynarodowo. I to też było dla mnie bardzo nobilitujące. No to łechcze ego, tak jak przychodzi do ciebie ważna osoba z bardzo dużej fundacji i mówi, możemy razem coś fajnego zrobić. Ale pojawiła się też Wiosna, która oczywiście jest olbrzymią organizacją tu w Polsce lokalnie i robią świetne rzeczy. Natomiast oni wtedy zaprosili mnie do absolutnie niszowego projektu o charakterze religijnym, a ja na blogu staram się unikać takich treści. Ale wtedy coś się we mnie złamało i tak naprawdę ci ludzie mnie do siebie przekonali, że warto to zrobić i tak się zaczęło. Natomiast dzisiaj absolutnie kupuję zmienianie świata według Wiosny. Wspieram dwa flagowe projekty stowarzyszenia. To jest Akademia Przyszłości, która uczy przechodzić od porażki w szkole do sukcesu w życiu. I Szlachetną Paczkę, którą już chyba dzisiaj wszyscy znają i wiedzą, o co w Szlachetnej Paczce chodzi. Na początku przyznałeś, że Kościół nie do końca jest twoim domem. I też ostatnio pisałeś o tym, że czujesz, że jesteś na obrzeżach chrześcijaństwa. Tak. Dlaczego tak czujesz? Tak. To jest to trudny temat, dlatego że owszem, jestem człowiekiem wierzącym i owszem, znajduję się na granicach Kościoła. I prawda jest też taka, że są miejsca w Kościele, w których się doskonale odnajduję. Dzisiaj też nie wyobrażam sobie życia bez tej oferty, którą Kościół ma w postaci sakramentów, spowiedzi. Natomiast też bardzo wiele rzeczy, które w Kościele mi się nie podobają. I wiele rzeczy nie podoba mi się w Kościele instytucjonalnym, zwłaszcza tu w Polsce. Mam takie poczucie, że Kościół instytucjonalny w Polsce, głos, który dominuje dzisiaj, to jest Kościół, który tworzy narrację wojny i konfliktu. I wiem, że to brzmi bardzo mocno, ale owoc jest taki, że my się coraz bardziej polaryzujemy. I jeśli mówimy o Kościele w kategoriach szpitala polowego, jeśli mówimy o tym, że Kościół to jest to miejsce, do którego ludzie mają przyjść, nabrać sił po to, żeby pomagać później innym, to ja widzę to, ale na takich pojedynczych wyspach. A ta główna narracja, główny nurt, to takie bardzo popularne słowo, zwrot ostatnio, no jest inaczej, tak? Czyli spory ideologiczne, które są ważne i studiowałem też teologię, więc znam argumenty i mój światopogląd też jest bardzo konserwatywny. Po prostu nie podoba mi się ta narracja. Jeśli mówimy o in vitro w kategoriach Holokaustu, to mając bardzo duże wątpliwości, zadaję sobie też pytanie, jak czują się ludzie, którzy albo już korzystają z tej metody, albo rozważają ją i ktoś im mówi prosto wprost, ale zza szyby, czyli bardzo bezpiecznie, gdzie nie ma miejsca na emocje i konfrontacje, że to, co wy robicie, to jest drugi Holokaust. Jeśli Tomasz Terlikowski w ostatnim czasie, który jest dzisiaj utożsamiany w jakiś sposób jako głos Kościoła, przynajmniej pewnej jego części, mówi, że Angelina Jolie powinna sobie wyciąć mózg i tak naprawdę antagonizuje tym pół kraju, no to nie widzę tu języka miłości, otwartości i troski o drugiego człowieka. A jestem przekonany, że ortodoksje i pewne zasady, które są nie do przeskoczenia w Kościele i bardzo dobrze, są do pogodzenia z otwartością na drugiego człowieka. A nie wydaje ci się, że coraz częściej jednak taki język jakby z miłością podchodzącego do człowieka Kościoła zaczyna się przebijać? Właśnie nie. Mam poczucie dwóch skrajności. Czyli z jednej strony jest ta narracja konfliktu i wojny i tego, że my jesteśmy tu, a oni tam, gdzie stało ZOMO. A z drugiej strony
mamy zupełnie lukrowy świat. I miejsce w kościele, w którym ja się dobrze odnajduję, to właśnie ten środek, czyli trzymanie się pewnej ortodoksji, posiadanie też wiedzy i świadomości, z czego to się bierze, a z drugiej strony umiejętność dialogu ze światem. Jak przykładem, którego bardzo mi brakuje dzisiaj w Polsce, to jest czeski teolog Tomasz Halik. Jest to doskonały, tak? Czyli no i słynie też z tego, że doskonale rozmawia z ateistami, ze środowiskiem ludzi niewierzących albo z pogranicza Kościoła, tylko bardziej po tej drugiej stronie. Czy mamy w Polsce Tomasza Halika? Może gdzieś na uniwersytetach, ale to nie są ludzie, którzy publikują w prasie. Zresztą świat mediów to też jest ciekawa sytuacja. To jest w ogóle nasz problem naczelny, że my się strasznie spolaryzowaliśmy. Mamy dwa obozy, które się zwalczają. Jakakolwiek by to nie była sprawa. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dwa obozy. Wybory, dwa obozy. Konflikty ideologiczne, dwa obozy. Nie ma już odcieni i przestrzeni do dyskusji. I Kościół jest za to w dużej mierze, moim subiektywnym zdaniem, niestety współodpowiedzialny. A ja bym chciał ludzi, którzy będą widzieli odcienie i będą umieli rozmawiać, nie rezygnując z siebie. Czyli dobrze, że gdyby Kościół był trochę mniej agresywnym domem. Tak, zdecydowanie. Tak. Znaczy, ja mam wrażenie, że Kościół teraz jest zamkniętą twierdzą coraz częściej. Albo stodołą, w której wszystko się zmieści. Dobrze, żeby był takim tak, domem z otwartymi drzwiami. To może teraz zejdziemy z tych wysokich tonów. Tak, doskonale. Chociaż nie wiem, to się przyda. I opowiesz coś o książce, którą przyniosłeś. Poprosiłaś o książkę, która jest dla mnie ważna, najważniejsza. Takich książek jest całkiem sporo. Nie umiem wybrać tej jednej, jedynej, więc przyniosłem książkę, którą po prostu czytam teraz. To jest książka, którą dostałem na urodziny. Zbiór prac i wywiadów z Markiem Edelmanem, albo o Marku Edelmanie. I myślę, że to jest postać, której nie trzeba przedstawiać, ale taką dewizą, czymś, co może w skrócie Marka określić, to przekonanie, że trzeba bronić tych, którzy nie mogą obronić się sami. I to oczywiście bardzo mocno brzmi. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Też staram się, żeby tak było w mojej pracy, że trzeba się troszczyć o tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą zatroszczyć się o siebie sami. Na przykład o dzieci z Akademii Przyszłości. Dlatego ich wspieram, między innymi. W takim razie namawiamy Was także do wsparcia i Akademii Przeszłości i do czytania książki o Marku Edelmanie, a przede wszystkim do czytania bloga Halo Ziemia. Dzięki Konrad za przeciekawą i przemądrą rozmowę. To ja bardzo dziękuję.